Pobudka! Śpiąca królewna jeszcze nie wstała? To powinno ją obudzić. Ha! Co? Czy to naprawdę konieczne? Co to za idiotyczne urządzenie? Uciekaj, i tak cię złapię! Ha! Mam cię! Dziękuję wam, gumowce! Nie będziesz więcej dzwonić! Ja, podoba ci się nowy budzik? Mua. Szykuj się do szkoły! Co teraz? Najpierw zrobię siusiu. Przynajmniej na chwilę usiądę. Jakieś zimne! Trzeba rozgrzać deskę. Mam do tego specjalny gadżet i jeszcze jedną przydatną rzecz. Teraz będzie mi wygodniej. Świetna sprawa. No już, śmiało. Co za ulga. Hej, nie ma papieru? Nic nie szkodzi. Dzięki temu będzie higieniczniej. Wystarczy nalać wody. Teraz pozostało tylko jedno. Trzeba ściskać tę pompkę. Wszystko działa jak należy. Pora wypróbować. Całkiem przyjemne. Gotowe. Tyle wystarczy. Co za paskudny brud. Powinnam wyszorować sedes. Ta szczotka ma dozownik żelu. Wezmę się do roboty. Brud nie ma żadnych szans. Gotowe. Na koniec spuszczę wodę. Żegnajcie nieczystości. Nie będę tęsknić. Super. Teraz pora na ważniejsze sprawy. Zacznę od mycia zębów. To działa łatwiej niż tubka. Mogę się skupić na szorowaniu. Pięknie. Wypłuczę usta. Kubeczek jest zawsze pod ręką. Orzeźwiające. Uj, jaki obłożony język. Trzeba go porządnie wyczyścić. Świetne uczucie. Co to za smrodek? O, wszystko jasne. Ten poranek jest coraz bardziej męczący. Ale muszę coś z tym zrobić. Użyję ciężkiego sprzętu. To urządzenie będzie w sam raz. Nabieram. Przechylam. I po wszystkim. No, prawie. Pa, pa. Ach, piękny aromat kawy. Pomożesz mi? Narysujmy ładną buźkę. Lubię, jak kawka się uśmiecha. Oby smakowała tak, jak wygląda. Zamieszaj. Pyszna kawusia. Pora zrobić śniadanko. Gotowane jajka to źródło białka. Chwilę poczekam. Świetnie. Widać bąbelki? To znaczy, że woda się nagrzewa. Ten gadżet pokazuje, czy jajka są gotowe. Można jeść. Lepiej pokroję to w plastry. To łatwe. Co by tu jeszcze dodać? Małe pomidorki. Nie potrzebuję nawet deski. Nie zapomnę o ulubionym dodatku. Uwielbiam też świeży sok z pomarańczy. Ciekawe, ile go będzie. Zaraz się tego dowiem. Rety, jak pięknie pachnie. I nie zawiera cukru. To nazywam zdrowym śniadankiem. Gina! Co? Chyba czas na śniadanie. Nie poskładam prania. Tak może być, prawda? Prawie. Au! Mam dość przytrzaskiwania palców. Dzięki temu już nic im nie grozi. O, czuję się bezpiecznie. Ach, jak miło. Dzięki za śniadanko. Wygląda wspaniale. Chwileczkę. Chyba mam mały problem. Zaraz się z tym uporam. Co za okropny bałagan. Nie ma się czym martwić. Z łatwością sobie poradzę. Prawda? Szybko to zanurzę. A włosie wszystko wyczyści. Teraz wystarczy wypłukać. Miłego schnięcia, talerzyku.
Ze szklankami będzie trudniej. Ale wcale się nie boję, bo na szczęście mam coś takiego. I wypłuczę. Szklanka jest czyściutka. Lśni jak kryształ. Prawie zapomniałem. Pokażę fajną sztuczkę. Będzie idealna dla wielbicieli słodyczy, takich jak ja. Dzięki niej łatwo zebrać smakołyki w jednym miejscu. A oto świetny pojemnik na napoje. Nie wylewa się. Prowiant gotowy. Można go wszędzie zabrać. Masz, nie zgłodniejesz. Muszę się jeszcze ubrać. Ale co mam na siebie włożyć? Dziś wybiorę coś kolorowego. A do tego jeans. Co z tymi starociami? Pora na nową parę. Dziś mam ochotę na wzorek. Świeże skarpeteczki. Cudownie. Są prześliczne. Prawda, mruczku? Będziesz za mną tęsknił? Wiesz, że ja za tobą też. Jesteś moim puchatym kotkiem. Zawsze będziemy razem. Nie, miłość bywa ulotna. Zostawił mi pamiątkę. Ale nie szkodzi. Dzięki temu nie będzie ani śladu. Parę pociągnięć i gotowe. Wyczyści każdą powierzchnię. Potem wystarczy opróżnić. Wygląda jak drugi kot. W sumie mam świetny pomysł. Patrzcie, kilka ostrożnych ruchów i powstaje nowy kot. Czyż nie jest słodki? Proszę. Już nigdy nie będziesz sam. Co teraz? Zrobię sobie makijaż. Aj, wygląda jakby ktoś to pogryzł. Mam rację, prawda? Jednak użyję tego. Odrobina ulubionego podkładu i uruchomię urządzenie. Obraca się i rozprowadza podkład. Nie nadwyrężam nadgarstków. Wyglądam fantastycznie. Jeszcze jeden szczegół. Użyję czegoś takiego. To niezwykły patyczek. Widzicie? Wypływa z niego błyszczyk do ust. Idealny odcień dla mnie. Ponętne usta. Teraz mogę iść do szkoły. Ale najpierw się spakuję. Tyle mi wystarczy. O nie, a gdzie moje słuchawki? Zagadka rozwiązana. Czemu on mi je podbiera? Tato! Oddasz mi słuchawki? Te maleństwa? Pewnie. Dzięki. Co ty masz w uszach? To obrzydliwe. Oj, przepraszam, daj mi je. Zaraz będą jak nowe. Mam do tego specjalny gadżet. Wyczyści woszczynę i brud. Przyjemnie na to patrzeć. Prawda? Ma nawet szczoteczkę. Wyglądają jak nowe. Mogą być? Wow, dzięki. Pa. Skoro nikt nie widzi, podgłośnie muzę na maksa. Po co mi słuchawki córki, skoro mam własne? Szadu! Czas na kąpiel, kaczuszko. Co jest? Zamknięte. Musimy niestety poczekać. Ile to jeszcze potrwa? Prawie kończę. Wspaniale. Można zacząć dzień. Nareszcie. Teraz moja kolej. Kaczuszko, pilnuj mojego ręcznika. To jest życie. O nie! Mydło! Ała! Moja stopa! O nie!
mogłem się nieźle połamać. Głupie mydło, próbujesz mnie zabić, czy co? Koniec tego dobrego. Wezmę gąbkę i nóż. I natnę ją z boku w ten sposób. Do środka włożę kostkę. Idealnie. O to właśnie chodziło. Teraz gąbka będzie się pienić, a nie wyślizgiwać. Włosy gotowe, ale spasz, czy to mi jedzie. No chodź, wiem, że jeszcze zostało. No, wyłaź! Już prawie... Tak, leci! Co za strata czasu. Nowiutka pasta? Idealna porcja. Jaka świeża i miętowa. Fu, czyste. Kryzys pokonany. Mam jeszcze czas? Co za poranek. Wyszczotkuję zęby i gotowe. Wygląda na nową pastę. Na pewno czeka mnie udany dzień. Tyle wystarczy? Hipnotyzujące. Nie wiedziałam, że jest jej aż tyle. Miętowy szał. Ani? Co tu się dzieje? Pasta do zębów ci wybuchła, czy jak? Daj mi to. Nie tak się szczotkuje zęby. Odłóż nudną szczoteczkę. Weź tę super płytkę. Widzisz? Pokażę ci, jak to działa. I zostanie mnóstwo pasty. Jeszcze jedna ważna rzecz. Do buzi? To takie proste. Jak ci idzie? Patrz, mamo, bez trzymanki. Wcale nie chcę, puszczaj. Musisz się załatwić, słonko. Dobrze. Co to było? Hej, nianiu. Siadaj na sedes. To niesprawiedliwe. Zaraz. Znowu? Chcesz czegoś? Jak długo to potrwa? Sama się domyśl, pa! Muszę coś wymyślić. O, już wiem. Fuj, nie zjem tego. Wolę się pobawić. Essie, patrz, co tu mam. Czy pan Flaming jest głodny? Smacznego. O, posmakowało panu. On to naprawdę zjada. Teraz musi do łazienki. Niemożliwe. Idę zobaczyć. Naprawdę zrobi kupę? Proszę wygodnie usiąść. A teraz do dzieła. Chyba bardzo się panu chciało. Nie skończył pan? Wow! Robi kupę. Ja też chcę. Dobre dziecko. Idź już. Poradzę sobie. Zostaliśmy we dwoje, panie Flamingu. Co za mądra dziewczynka. Fuj, co ona jadła? Aż oczy szczypią. Ale jestem śpiąca. Mam nadzieję, że mycie zębów mnie trochę obudzi. Skorzystam przy okazji z toalety. Zaoszczędzę czas. A może powinnam wrócić do łóżka? Co jest? Kto nie opuścił deski? Prawie tam wpadłam. Zabiję go. Chodź tu natychmiast! Jestem. Co się stało? Jak to co? To! Serio? Przecież sama możesz to zrobić. To nie boli. Nie będę tego dotykać. Ohyda. Masz rację. Też bym nie dotykał. Hej! Daj mi swoją szczoteczkę. Że co? No dobra. Okej, wezmę szczoteczkę do zębów i klej. Nałożę go trochę pod włosiem. I przykleję do deski. Zrobiłem uchwyt do podnoszenia. Wow, genialne. O wiele lepiej. Ale się wyspałam. Lepiej się przebiorę. Najpierw umyję zęby. O, babcia znów zużyła całą pastę. Na szczęście mam nową. A teraz poczekam. Ukryję się i ją przyłapię. Z wanny będzie najlepszy widok. Muszę być cicho. Chyba ją słyszę. O, mam nieświeży oddech.
Co ja takiego zjadłam? Jeszcze chwila! Powinnam umyć zęby! Jaka ona powolna! Muszę znaleźć sobie jakieś zajęcie. Już prawie. Jeszcze parę kroków. Wreszcie jestem. Wyszoruję ząbki. A gdzie jest pasta? Aha! Wycisnę odrobinę. Jeszcze trochę. Nakryłaś mnie? To znaczy, słucham. Coś się stało? Oddaj pastę do zębów. Lepiej skorzystaj z dozownika. Umieszczę w nim pastę do zębów. Potem przykleję do ściany. Za pomocą dźwigni wyciśniesz odpowiednią ilość pasty. Widzisz? Bardzo przydatny gadżecik. O, zabawmy się. Pora na zmianę wizerunku, Sofia. Spokojna głowa, wiem, co robię. Będziesz zachwycona. Pięknie wyglądasz. Hej, Sofia, obudź się. Co? O co chodzi? A! Moje włosy! Coś ty zrobiła? Nie podoba ci się? Co wy tu robicie? O! Widzisz, co mi zrobiła? Nie przejmuj się, odrosną. Posłuchaj, Cheryl, tak nie wolno. Bardzo nieładnie. Zasmuciłaś siostrę. O, już wiem. Mam coś w sam raz. Pobaw się tym. O, dzięki. Proszę bardzo, Wnusiu. Pobawię się tym. A ja się trochę zdrzemnę. Wow, jakie to fajne. Wezmę na chwilę ludzika. Włożę ciastolinę. Wszystko gotowe. Teraz nacisnę dźwignię. O, rosną mu włosy. Niesamowite! Jaki on śmieszny! Wow, świetne! Teraz go ostrzygę. Do twarzy mu. Ten kosmyk też skrócę. Może lepiej go ogolę? Od razu lepiej? I co, łyso panu? Coś mi przyszło do głowy. Wezmę prawdziwe nożyce. Leż spokojnie, babciu. Nie! Pora na mój ulubiony kanał. Haha, zabawna jest. Ach, tak. Zapomniałam, że jestem w łazience. Nie wierzę, że zmieściła to wszystko na głowie. Ojej, prawie odkręciłam wodę. Zmoczyłabym tablet. Woreczek strunowy, idealnie. Włożę do niego tablet i szczelnie zamknę. Tylko gdzie go teraz położyć? Kurczę, nie mieści się tutaj. Zaraz. Wystarczy ten wieszak. Powieszę go w tym miejscu i przypnę woreczek. Super, rozrywka pod prysznicem. Tak to się można kąpać. Czuję się jak prawdziwy geniusz. Wróg się zbliża, schowam się. Pip-pap, pip-pap, pip-pap. Czas na kąpiel, synku. Musisz być czyściutki. Nie! Granat! Bardzo zabawne, synku. Zaraz, mam świetny pomysł. Żeby umilić kąpiel, zmieszajcie sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy i dodajcie barwnik spożywczy. Ma być kolorowo. Dodajcie oliwy z oliwek i wymieszajcie. Wyjdzie nam mieszanka o takiej konsystencji. Super! Włóżcie mieszankę do formy. Dodajcie różnych barwników w kolejnych warstwach. Włóżcie mieszankę do formy i ugniećcie. To samo w drugiej i złóżcie w jedno. Wyjdzie wam domowej roboty bomba do kąpieli. Jared, spójrz co tu mam. A? Wow, bawmy się! Pipa, pipa! Trach, dopadnę cię! Wycofaj się, mamo! Ukryję się tu! Pora na tajną broń! Wow! Patrz, mamo! Woda zmienia kolor! Ekstra!
Masz jeszcze jedną. O, robią się bąbelki. Ale czad, mamo. Chcę się kąpać codziennie. Sprytne, nie? O. To już poranek. Ale mi się spać chce. O, zimna. Okej, jeszcze raz. To bolało. Dlaczego ta podłoga jest mokra? Muszę to później posprzątać. Kocham tę piosenkę. La 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 la. No nie. Co za okropny dzień. Hej, mamusiu. Czujesz, że to ci się przyda. Do czego? Czekaj, to całkiem dobry pomysł. Położę je na ziemi i złączę. Ale kolorowo. Fajnie to wygląda. Ostatni kawałek. Gotowe. Dobra robota. Hopsik. Ups, przepraszam. Nic się nie stało. Czyli mogę tu porzucać innymi rzeczami? Nie, nie możesz. Uwielbiam malować. O, ładnie. Nie mogę wyjść poza linię. Kochanie, pora na kąpiel. Nie chcę, jestem zajęta. Słucham? Idziemy się kąpać, panienko. Nie, zostaw mnie. Skąd ty masz tyle siły? Muszę ją jakoś zaciągnąć do łazienki. I chyba wiem jak. Skarbie, patrz co mam. He? O, kredki. Daj mi je. Sama je sobie weź. Kredki. Okej, proszę. Teraz mogę narysować coś ładnego. Lubię się kąpać. Patrz, mamusiu. Brzydko. Teraz lepiej. Dobrze, wychodzimy. Nie, chcę tu zostać. Znów to samo. Kocham cię, jednorożcu. Mua, mua. Kochanie, czas się kłaść do łóżka. Ale mamo, moje jednorożce. Żadnego ale, już późno. No dobrze. Zdejmę ci tylko tą opaskę? Nie! Okej, dobranoc. Dobranoc. O nie, ale tu ciemno. Zaraz przyjdą potwory. Co się stało, kochanie? Widziałam potwora, mamusiu. Spokojnie, napij się mleka. Od razu po nim zaśniesz. Dziękuję, mamusiu. Urocze dziecko. Nie, nie rób tego. Ratunku, jednorożcu. Skąd to się tu wzięło? Zaraz, mam świetny pomysł. Połóżcie koszulkę na obrazku. My wybraliśmy słodkiego jednorożca. Zacznijcie go odrysowywać. Bułka z masłem. Tu każdy może być artystą. Kiedy skończycie, pozbądźcie się papieru. Następnie wytnijcie taki otwór w pudełku. I przyklejcie do niego folię za pomocą taśmy. Powoli i dokładnie. Teraz włóżcie do środka latarkę. Zamknijcie pudło, pora na malowanie. Dobrze sprawdzi się farba świecąca w ciemności. Ma ktoś ochotę na jajka? Dobrze zamieszajcie. I wyłączcie światło. Zabierzmy się do pracy. To będzie piękny obraz i lampka nocna w jednym. Nie spieszcie się, musi wam ładnie wyjść. Ten sposób jest naprawdę prosty. Dobrze mi idzie. Chyba zapiszę się na kurs malowania.
Skończyłam! To mi już nie będzie potrzebne. I co ty na to? Wow, ale ładnie! Pójdę już spać, zmęczona jestem. Mój śliczny jednorożec. Połamało się. Mamusiu! Ha? Już idę, skarbie. Jestem, kochanie. Co się stało? Wędka się zepsuła. Wiem, co robić. Namaluję tutaj małą rybkę. Płyń, rybeńko. I serduszko dla mojego synka. Mamusiu, w tej wannie pływają ryby. Wow. Patrz, teraz mam tatuaże. Jesteś najlepsza. Wciąż nie idealnie. Znacznie lepiej. Została jeszcze podłoga. Co? Ile tu włosów? Obrzydliwość. Niedobrze mi. Ten sosik jest przepyszny. Skąd to się tu wzięło? Straciłam apetyt. Kurka wodna. To niemożliwe. Skąd się wzięły te włosy? Mieszkam z liniejącym wilkołakiem? Ile ich jeszcze znajdę? Dochodzą stamtąd. Okujani? Zaraz rozwikłam tę zagadkę. Za chwilę wszystko się okaże. Annie? Co? To nie może być prawda. To moja Annie. Niewyczerpane źródło kłaków. Annie! Wszędzie walają się twoje włosy. Widzisz? Mamo, czyś ty całkiem oszalała? Nie, to ty. A raczej twoje włosy. Utknęły w szczotce. Jak mam się ich pozbyć? Wiesz co? Chyba mam pewien pomysł. Czy to jest grzebień? Zbierz nim włosy. Same wychodzą. Widzisz, kochanie? Wow, nie do wiary, że to działa. Chyba o czymś zapominasz. To wszystko zmienia. Dlatego mówią na mnie super mama. No dalej! Nie, nie, nie! Zastałam kogoś? Ktoś pukał do drzwi? Tato! Proszę otworzyć! Tato! Ktoś coś mówił? Pewnie mi się przesłyszało. No cóż, wracam do książki. Hej, wiem, że tam jesteście. Ej, no weźcie! Dobrze, otworzę. Nie spieszyłaś się. Nieważne. Dzień dobry. Mam dla ciebie świetną okazję. Rewolucyjną patelnię. Nie, dziękuję. A może ten cudowny odkurzacz? Dzięki niemu w domu nie zostanie ani ziarnko kurzu? Nie. Okej, lubię wyzwania. Wow, urządzenie do mycia. Będziesz mieć czysty nos i uszy. Proszę spróbować. Wow, dzięki. Bardzo fajne. Świetnie, a teraz należność. Dobrze, proszę bardzo. To jakiś żart? Hej, proszę nie zamykać. Muszę to wypróbować. Oby działało. Włączam. Łaskocze. Wspaniałe. Zaraz. Mam pomysł. Chodź tu, tato. O co chodzi? Nie ruszaj się. Co ty robisz? Zaufaj mi. To masz w uchu. Fuj! Ohyda! To prawdziwe zdjęcia? Niedobrze. Muszę iść. Ha! Niezłe jaja! Uwielbiam sny o lodach. Mogłabym spać bez końca. Ale nie tak długo. Jak mogłam tak zaspać? Muszę się zebrać do szkoły. Już prawie... Mam. W piżamie to raczej nie pójdę. Może w tym? Zdecydowanie tak. Dobra, jak włosy? Może mam jakieś frotki?
Nie, nie tam. Wykorzystam tę gumkę. Dawaj! Wyłoś! Wow! Rozciągnęłam ją. Co teraz zrobię? Nie chcę wiedzieć. No super. Może jednak mi się uda. Ale jest za luźna. To bez sensu. Annie? To się do niczego nie nadaje. Pokażę ci pewną sztuczkę. Wystarczy odrobina ciepła. Patrz. Odrobina gorąca sprawi, że się skurczy. Widzisz? Zmienia się. To powinno przywrócić elastyczność. No i zobacz, jak się rozciąga. Proszę. Wow, dzięki. Teraz mi się uda. Kucyk jak ta lala. Mogę w końcu iść do szkoły. Annie, twój plecak. Cześć. Chcielibyście mieć takie fajne gadżety? Który jest najbardziej użyteczny? Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.